W dzisiejszym wideo stary dobry klasyk z wyspy Isla, czyli Artback 10-letni. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na moim stole zagościła whisky z wyspy Isla, a konkretnie 10-letnia whisky ze slarni Artback, czyli stary, dobry klasyk. Każdy miłośnik whisky torfowej zna destylarnię Artback i każdy miłośnik whisky torfowej kojarzy 10-letnią wersję, gdyż jest to wersja podstawowa, która chyba jako pierwsza w Korędżu pojawiła się właśnie w destylarni Artback. Whisky zabutelkowana w 46%. Whisky, która pochodzi z beczek po bourbonie, niefiltrowana na zimno, niebarwiona karmelem, naturalny kolor. I tak jak mówiłem, whisky znana każdemu miłośnikowi torfowych dobroci wprost z wyspy Isla. Ja osobiście jestem miłośnikiem praktycznie całego Korędż. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, co się dzieje poza podstawową linią ze slarni Artback, gdyż nie chcę się niepotrzebnie denerwować, nie chcę też stresować niektórych z Was, moi drodzy widzowie, dlatego też pozostańmy przy 10-letniej edycji, którą mamy dzisiaj na stole. Jeżeli chodzi o samą destylarnię Artback, na moim kanale już kiedyś pojawiła się recenzja jednej z edycji pochodzącej właśnie ze destylarni Artback i była to whisky Artback Anu. W związku z tym zachęcam Was, moi drodzy widzowie, aby zajrzeć właśnie do tego odcinka, gdyż tam poruszałem odrobinę szerzej kwestię destylarni, historię destylarni Artback i pozycji, w jakiej się znajduje ona obecnie. A teraz przejdźmy może do samej whisky, do naszej 10-letniej edycji, jakże starej, dobrej, poczciwej dziesiątki destylarni Artback. Na nosie oczywiście bez wątpienia jest to Artback, bo cóż innego mogłoby to być, czyż nie? Mam oczywiście sporo torfu, sporo dymu. Mamy odrobinę nut roślinnych. Mamy cytrusowość, coś co kojarzy mi się ze skórką z cytryny. Delikatna kwiatowość, oczywiście jest trochę zbożowości, trochę słodu jęczmiennego. Jest trochę wanilii. Jest tutaj w aromacie coś, co mi kojarzy się z takimi chipsami, ale nie mówię to o chipsach ziemniaczanych, tylko o takich warzywnych chipsach. Różne suszone warzywa, suszone, później smażone na głębokim oleju, takie właśnie chipsy warzywne. I tutaj jest ta właśnie warzywność, taka delikatnie podpalona warzywność. Coś, co może również kojarzyć się z kostkami rosołowymi. Nie wiem, czy mieliście możliwość kiedyś wąchać to coś. Jest taka rasołowość delikatna, wyczuwałem tutaj, bez dwóch zdań. Dym ma charakter taki nie tyle typowo dla wyspy Isla, czyli glony, morze, ale tutaj, jeżeli chodzi o slarnię Artback, to takim charakterystycznym dymem jest taki dym właśnie ogniskowy, taki dym popiołowy. Oczywiście jest delikatna solankowość w aromacie. Drzewność. Jak na 10-letnią whisky, aromat bardzo fajnie złożony. Bardzo fajnie oddające beczki po bourbonie. Oczywiście podejrzewam, że nie są to beczki pierwszego napełnienia. Ale wiadomo, im bardziej zużyte beczki, im destylat młodszy, tym torfowa whisky będzie bardziej intensywna i będzie bardziej w kierunku torfu, dymu. I właśnie chyba o to chodzi. Przejdźmy do smaku. W smaku od początku całkiem przyjemna słodycz, za którą podążają nuty słodowe, nuty jęczmienne, nuty płatków owsianych.
Do tego dochodzi nam wanilia i trochę cytrusów. Im dłużej to whisky trzymamy w ustach, tym coraz głębiej, intensywniej dostajemy uderzenie torfu, dymu, który bardzo ładnie komponuje się z resztą smaków. Jak również im dłużej trzymamy ją w ustach, tym ta cytrusowość staje się bardziej intensywna. Do tego dochodzą nam te nuty właśnie smażonych chipsów warzywnych. Do tego dochodzą nam nuty właśnie takie delikatnie rosołowe. I oczywiście dym, który ma charakter ogniskowy. Bardzo zbliżony do tego, który mieliśmy w aromacie oczywiście. Whisky intensywna. 46% tutaj naprawdę robi swoją robotę. Ten dym oczywiście jest intensywny, bardzo fajnie łączy się tutaj z pozostałością tych wszystkich aspektów aromatycznych i smakowych. Każdy kolejny łyk staje się coraz mniej słodki. Po przełknięciu dostajemy odrobinę pikantności. Bardzo fajnej pikantności. I oczywiście te aspekty rosołowe, chipsowe, popiołowe. Ten dym jest dość intensywny. Kiedy idziemy do finiszu, ta torfowość, ten dym ma taki charakter bardzo tytoniowy. Coś, co może się kojarzyć ze świeżo odpalonym cygarem na przykład. Sporo tych nut warzywnych. Wanilia, odrobina tych cytrusów. Jakaś tam drobina zaczyna się pojawiać. Finisz oczywiście jest dość długi ze względu na sporą intensywność fenoli. Czyli ten dym jest cały czas wyczuwalny. I ten dym tutaj prowadzi nam ten finisz. Gdzie mamy jakieś tam delikatne nuty gorzkie czekolady się pojawiają. No i oczywiście dym, oczywiście delikatna cytrusowość, ta warzywność, rosołowość. To przez cały czas pozostaje. Cóż można powiedzieć, moi drodzy widzowie? No jest to klasyk z wyspy Isla. 10-letni Artbeck to jest whisky, którą naprawdę moim zdaniem warto spróbować. Jeżeli ktoś z Was chce rozpocząć przygodę z whisky torfową i chciałby przyjrzeć się bliżej destylarni Artbeck, to moim zdaniem właśnie ta whisky jest tak jakby najlepszym wyznacznikiem tego, co destylarnia Artbeck jest w stanie zrobić. I proszę Was, na początek nie sięgajcie po żadne super wymyślne wypusty, które kosztują wiadro pieniędzy, wiadro brzęczących monet, a właśnie sięgnijcie po tą dziesiątkę. Jest ona cały czas w przystępnej cenie. W Wielkiej Brytanii dostępna. Kiedyś można było ją dostać za 35 funtów. W tej chwili kosztuje 45 funtów. Cena poszła do góry. Natomiast no, jest to whisky, którą naprawdę warto spróbować. Whisky, która w fajny sposób pokazuje nam charakter destylarni, która w fajny sposób pokazuje nam, z czego słynie wyspa Isla. I nic innego nie pozostaje, jak tylko sięgnąć po sampla na początek, ewentualnie później po całą butelkę. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy widzowie. Napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze opinie na temat Artbega 10. Podejrzewam, że większość z Was to whisky zna. Większość z Was to whisky już mi nieraz miała możliwość pić i degustować. 10 Artbega mam zawsze na swojej półce. Jest to dla mnie taki sztandarowiec, jeżeli chodzi o destylarnię Artbeck. Lubię to whisky częstować osoby, które wahają się, jednakowoż chciałyby spróbować whisky torfowej, wahają się i ta whisky w jakiś sposób daje im możliwość spróbowania tego, z czego słynie wyspa Isla.
Nie chciałbym nikogo straszyć Lafroigiem na sam początek. Art Deco moim zdaniem jest taką właśnie dość intensywnie torfową whisky, natomiast ma ona w sobie coś, co nie jest tak bardzo odrzucające, jak może to mieć miejsce w przypadku Lafroiga. Ode mnie to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.